po polsku nie pojmuję wcale. Ja myślałem, że na Litwie to wszystko Moskale. Dalibóg o Litwie mniej wiem niż o Chinach. Wkładając te słowa w usta kamer Junckera warszawskiego salonu, nasz wielonarodowy wieszcz chyba nawet nie przypuszczał, jak bardzo okażą się prorocze. I statystyczny Polak nawet po 200 latach będzie wiedział o Litwie niewiele więcej. A dziś już zapraszamy naszych kochanych widzów na 400. wydanie Wilnoteki. Jest nas coraz więcej. Dosłownie i w przenośni, no i przed ekranem. Niestety problemów, o których mówimy, nie ubywa i wciąż mówimy o tych samych. A osiągnięć nie przybywa tak licznie, jakby się chciało, ale jednak słońce w Wilnie świeci częściej niż pada deszcz. No i ktoś tu się ubrał dzisiaj jak na majówkę, ale to dzięki wam, kochani widzowie, Wilnoteka była, jest i wierzymy, będzie. I wspólnie doczekamy 500. a nawet 1000. wydania Wilnoteki. A jak to się wszystko zaczynało? Powspominajmy. Właśnie tak w styczniu 2009 roku na antenę telewizji Polonia wkroczyła Wilnoteka, pierwszy autorski magazyn o życiu największej historycznej społeczności Polski poza granicami obecnej Polski. Rozpoczęliśmy reportażem o nowo zbudowanej tzw. celi Konrada, czyli miejscu, w którym był, a raczej mógł być więziony Adam Mickiewicz podczas procesu filmatów. Ale tak naprawdę nie był to początek działalności naszej redakcji. Kiedy się wszystko zaczęło? Prezydent Wilnius Telewizjo Studio Siomakro Programa. Dokładnie 60 lat temu, 30 kwietnia 1957 roku, gdy z Wilna popłynęła pierwsza transmisja telewizyjna. Ówczesne studio Wilnius dało początek telewizji litewskiej. Najpierw jako stacji lokalnej jednej z republik Związku Sowieckiego, a potem narodowemu nadawcy, który w 1991 roku padł ofiarą sowieckiej agresji. Wówczas już na antenie telewizji litewskiej ukazywała się polska audycja. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Walenty Wojniło. Ale dokładnie 20 lat temu, 6 maja 1997 roku, zadebiutowała w niej tak zwana młoda, jak wówczas uznano, perspektywiczna redakcja. Już jesienią tegoż 1997 roku młodzież telewizyjna po studiach w Polsce nawiązała współpracę z Telewizją Polską i zaczęła nadawać korespondencję z Wilna lub specjalne wydania swojej audycji ze studia w Warszawie. Serdecznie witam wszystkich naszych widzów i zapraszam do obejrzenia programu, który tym razem przygotowaliśmy dla Państwa z Polski. Od 2002 roku tygodnik Rozmowy Wileńskie, jedyną polską audycję na Litwie, zastąpiło Album Wileńskie, autorski polski magazyn społeczno-kulturalny, emitowany w paśmie audycji mniejszości narodowych. Minęło więc kolejnych 7 lat, zanim Edyta Maksymowicz i Walenty Wojniło z litewskiego ekranu trafili na antenę satelitarną. Co nie znaczy, że redakcja dzisiejszej Wilnoteki zbierała doświadczenie wyłącznie po wileńskich zaściankach. W Stanach Zjednoczonych tu też mieszkają Polacy, mnóstwo Polaków, bo w każdym zakątku świata możemy spotkać Polaka. Co ma wspólnego Wiedeń i Wilno? O tym już za chwilę. Ja tymczasem mówię już Państwu do zobaczenia za tydzień, bo śpieszę na galę polonijnych Oscarów. Nazwa Wilnoteka pojawiła się na antenie TVP Polonia dokładnie w 2009 roku, gdy Wilno było europejską stolicą kultury, a nasza redakcja stała się współinicjatorem najważniejszego polskiego przedsięwzięcia, pierwszego światowego zlotu Wilniuków. Niech Wilno nas łączy! Natomiast od 2010 roku Wilnoteka jest obecna także w internecie, jako pierwszy polski portal multimedialny Wileńszczyzny, kierujący się hasłem Polski punkt widzenia na Litwie. Ta namiastka polskiej telewizji internetowej, realizująca także transmisję na żywo, obecna jest wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego, wręcz historycznego. Ciekawego, pięknego i śmiesznego. Nie, nic nie mamy, to do ciot będzie miał pistolet. No. W 2015 roku redakcja Wilnoteki wystąpiła z nową inicjatywą. Kabareton Studnia, czyli festiwal humoru studniówkowego, w ciągu 3 lat stał się najweselszą i najpopularniejszą polską imprezą młodzieżową na Litwie. Dodaje skrzydeł i wiatr w żagle młodym Polakom na Litwie, którzy chętnie korzystają z okazji, by zabrać głos i udowodnić, że krosowy humor to żaden skansen zagłoby, tylko cięty dowcip XXI wieku i umiejętność spojrzenia z dystansem na problemy Polaków na Litwie.
Wilnoteka również odbiera nagrody m.in. za działalność polonijną, społeczną i dziennikarską. W ostatnich latach stała się laureatem m.in. Nagrody Senatu RP, Nagrody imienia Macieja Plażyńskiego ufundowane przez Polski Press Club, Złotej Sowy Polonii Austriackiej i aż 3 osoby z redakcji trafiły do grona laureatów konkursu Polak Roku na Litwie. W 2016 roku nastąpiła reaktywacja placówki korespondencyjnej Telewizji Polskiej w Wilnie. Witamy w redakcji Telewizji Polskiej w Wilnie. I w tej chwili pozostaje już tylko czekać, kiedy ruszy oddział TVP Wilno. Dlaczego właśnie Wilno? Czym wyjątkowa jest społeczność Polaków na Litwie? Z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą przypominamy dziś Dekalog PLLT, czyli 10 najważniejszych faktów o mieszkańcach Wileńszczyzny. Polacy na Litwie nie są Polonią, bo nigdy nie wyjeżdżali za chlebem, tylko z biegiem historycznych okoliczności pozostali poza granicami współczesnej Rzeczypospolitej. Społeczność ta ukształtowała się nie tylko na Wileńszczyźnie, ale tu okazała się najbardziej zwarta i trwala. Po ostatniej wojnie ziemia wileńska ostatecznie została podzielona między Litewską i Białoruską republikami ZSRR, które od 1990 roku stały się niezależnymi krajami. Polacy na Litwie to najstarsza i największa zwarcie zamieszkała społeczność polska poza Polską. Zaczęło się kształtować już w XIV wieku. Wszystko, co miało zniszczyć tę społeczność, tylko ją wzmacniało. Carskie i sowieckie zabory, represje po kolejnych powstaniach, dwie okupacje niemieckie i litewski nacjonalizm XX wieku. Pomimo tego wszystkiego Polacy stanowią dziś większość w rejonach wileńskim i solecznickim. 30% w rejonie trockim, prawie 20% mieszkańców samego Wilna. Polacy na Litwie są jedną z najbardziej zorganizowanych i najbardziej aktywnych mniejszości narodowych w Europie. Mają swojego europosla, własną frakcję, czyli klub parlamentarny w Sejmie Litwy. Kilkakrotnie posłowie Polskiej Partii Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin należeli do koalicji rządzącej Litwą. Niepodzielnie rządzą w rejonach wileńskim i solecznickim, a w Trokach i Święcianach są współtwórcami koalicji rządzącej. Kilkakrotnie też współtworzyli koalicję rządzącą w stolicy Litwy, Wilnie. Polacy na Litwie mają największą poza Polską sieć oświaty w języku ojczystym. Mieszkańcy Wileńszczyzny mogą kształcić się po polsku od żłobka po uczelnię wyższą. Wileńska filia Uniwersytetu w Białymstoku jest pierwszą zagraniczną filią polskiej uczelni państwowej. Około 10 tysięcy młodych Polaków pobiera naukę w prawie 100 placówkach szkolnych z polskim językiem nauczania. Polacy na Litwie dzięki wsparciu z macierzy zbudowali największą poza Polską sieć instytucji kulturalnych. Od zespołów szkolnych i dziecięcych po młodzieżowe i dorosłe. Obok folkloru działają też współczesne zespoły, chóry, schole, jest polska orkiestra i dwa teatry amatorskie. Chrześcijaństwo. Polacy na Litwie mają największą sieć parafii, w których nabożeństwa są odprawiane w dwóch językach, po polsku i po litewsku. W kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Wilnie liturgia jest sprawowana wyłącznie po polsku. Mimo wielokrotnych próśb nie ma natomiast polskiej mszy w katedrze wileńskiej. Polacy na Litwie posiadają też rozwinięte własne media. Od ponad pół wieku ukazuje się jedyny za wschodnią granicą RP polski dziennik. Są też regionalne i związkowe tygodniki, miesięcznik. Tradycję przedwojennego polskiego Radia Wilno kontynuuje komercyjna rozgłośnia radiowa i radio internetowe. Emitowana jest polska audycja telewizyjna. Z każdym rokiem wzmacniana jest obecność w internecie. Działają teraz 3 portale. Polacy na Litwie jako jedyni w Unii Europejskiej nie mogą pisać swego nazwiska zgodnie z polską pisownią, tylko z użyciem wyłącznie litewskich znaków diakrytycznych na podstawie fonetycznej. Większość historycznych nazwisk została zniekształcona już w czasach sowieckich. Lituanizacja zapisu jeszcze bardziej oddaliła je od oryginału.
Polacy na Litwie pozostają bezpośrednimi spadkobiercami wielonarodowej, wielokulturowej i wieloreligijnej tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pielęgnują także unikalny folklor, którym przeplatają się elementy bałtyckie, wschodnio- i zachodniosłowiańskie. Jego wizytówką pozostaje słynny kiermasz kazikowy, palmy wileńskie, piernikowe serce, regionalne polskie festyny oraz dożynki. Polacy na Litwie są społecznością, która wydala wielu wielkich Polaków od czasów jagiellońskich po współczesność. Wielu z nich pozostaje w cieniu takich postaci jak Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski, Stanisław Moniuszko, Czesław Miłosz, ksiądz kardynał Gulbinowicz czy Maryla Rodowicz. Maryla Rodowicz pozdrawia wszystkich widzów Wilnoteki, widzów telewizji Polonia, wszystkich Wilniuków, wszystkich mieszkających w Wilnie, wszystkich wywodzących się z Wilna, wszystkich całuję, mocno obejmuję. Pa, pa.